Jam jest Pan Bóg Twój, który wywiódł Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tej formułki i 10 przykazań Bożych uczyłeś się już prawdopodobnie jako małe dziecko, przygotowując się do pierwszej komunii świętej, a być może nauczył Cię ich ktoś z rodziny jeszcze wcześniej. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zostaje zapytany o to, które z przykazań jest najważniejsze. Jego odpowiedź brzmi: pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Tak więc każdy z nas od dzieciństwa zna treść przykazań. Ale czy naprawdę staramy się miłować Pana Boga całą swoją duszą, całą mocą, ze wszystkich sił? I czy zawsze staramy się wybierać Go i stawiać na pierwszym miejscu? Tak samo z miłowaniem bliźnich. Już w jednym filmiku mówiłam, że jest to często bardzo trudne, ale czy przynajmniej starasz się i chcesz, masz szczere pragnienie, aby traktować każdą osobę dobrze, z miłością? Myślę, że dzisiaj dobrze jest zatrzymać się na chwilę i przemyśleć te słowa. W myślach wypowiedzieć sobie przykazania Boże i zastanowić się nad swoim postępowaniem. Nie chcę, żeby ktoś zrozumiał mnie źle, że jedyne co robię w tym filmiku to pouczam i mówię, jak powinno się postępować, a pewnie sama nie jestem taka święta. I tak, nie jestem taka święta i też często zdarza mi się popełniać błędy, grzeszyć. Nie zawsze stawiam Pana Boga na pierwszym miejscu, mimo że bardzo tego pragnę. Czasem po prostu wybieram swój egoizm, czego później żałuję. I tak samo nie zawsze po prostu daję bliźniemu tyle miłości, ile powinnam. Chodzi tutaj o to, żeby właśnie zdawać sobie sprawę z tego, że to jednak jest najważniejsze i powinniśmy dążyć do tego ideału i do tego, co mówią nam przykazania. Bo na zewnątrz wszystko może wyglądać pięknie, można chodzić do kościoła, modlić się, nie wstydzić się swojej wiary, ale co jeżeli przykazania są gdzieś całkowicie na boku i całkowicie do nich się nie stosujemy i zapominamy o nich? Życzę Wam wszystkim i sobie samej również, abyśmy potrafili zawsze w życiu wybierać dobro i pamiętać o tych najważniejszych przykazaniach i kierować się nimi przez całe życie, a więc o miłości do Boga i bliźniego.